miałem to jest raz, kiedy miałem rzecz na przykład było raz, kiedy miałem lampę za twarzą. Te pierwsze wrażenia są te najlepsze, dlatego że byliśmy no wspaniale powitani, duże zainteresowanie, dużo ludzi na stadionach, także bardzo nam się podoba. To jest to, co teraz mogę powiedzieć. Jak jesteście przygotowani na mecz z Rosją? Boicie się meczu z Rosją? Jak jesteście przyprawieni na zapas z Ruskiem? Mamy strach z tego zapasu? Tak strach určitě ne, všichni se na ten zápas těšíme, protože už to čekání na ten zápas je dlouhý, takže myslíme se všichni úplně bát, takže to vypukne pro nás. Znaczy oczywiście strachu nie odczuwamy, wierzymy w siebie i czekamy, dosyć długo czekamy i cieszymy się na ten mecz z radością, go oczekujemy w piątek. A jak oceniacie polską drużynę? A jak oceniacie polskie drużynę? To polski drużynę jest silny, a hlavně na domácí půdě vlastně fanoušci ho poženou, że určitě to bude hodně silný protivník. No więc polska drużyna jest mocną drużyną, gra na swoim boisku, jakby się gościami pomagają swoim. Kto jest faworytem tej grupy? Kto podlewa się do nazwy i jest faworytem tego skupiny? Tak myślę, że ta skupina jest hodnie wyrównana, bo rozwodować maliczkości, a nie trufam się, że to jest faworytem. Na pewno sytuacji, ale ciężko żyć. Trudno powiedzieć, jest to grupa bardzo wyrównana. Myślę, że będą decydowały pewne szczegóły w meczach. Myślę, że tak trochę można wskazać jako faworyta Polska, ale trudno powiedzieć. A jak wpływa na Was to, co dzieje się we Wrocławiu? Bo ci kibice, którzy przychodzą nawet na taki otwarty trening, przychodzą bardzo tłumnie. Rozumiem, że jest to dla Was zaskoczenie, które w pewien sposób może uskrzydlić. No bo w końcu nie jesteście u siebie, a jednak możecie się poniekąd tak czuć. Jak od Emiratu, że przyjdę to jako fanouszku se podívat i trzeba na ten taki trening, jak od dnes, je to pro Was jako uskrzydlujący, nebo Wam to pomáha? Tak jak už jsem říkal, prostě je to přivítání tady včera po příletu, dneska ten trénink. Myslím, že to bylo perfektní a třeba těm lidem poděkovat, že se nám přišli podívat a určitě to je hodně milý. Ja przede wszystkim i wczorajsze powitanie jest dla nas bardzo przyjemnym zaskoczeniem i mogę tylko podziękować za tą radość, która nam została sprawiona. Co jeżeli chodzi o Tomasza Rosickiego, bo dowiedzieliśmy się dziś już na pewno, bo był na treningu, że będzie z Wami grał. Ja rozumiem, że to także ducha w zespole podbudowuje, no bo do końca ta niepewność na pewno nie wpływała na Was dobrze. Pokrótce o Tomasza Rosickiego dneska na tym, jako prosty ciskowy kontekst, sobie zmieni, że byle rad. Myślę, że to pro Was pomocne, bo to długo sobie nie wiedział, ale jest byle rad, jeśli to je pro manszaft, jako pro team, takowe dobra wiedza. Tak určitě, że Tomasz właśnie asi nejdůležitější hráč našeho mužstva je to kapitán a určitě je dobře, že je zdravý a že je k dispozici. Já mohu povědět tylko tyle, že no, s radostí odbíráme tu informaci, to je kapitán naší družiny, vážné, že je zdravý, že bude s námi hrát. A to je dla vás tež takový komfort trošku, bo dobra. To znamená, že všichni kibice za bardzo až tak nie wierzą v svůj zespół, więc gdzieś może ta presja jest mniejsza na Was i wtedy łatwiej o niespodziankę. Nie można, pokud je nam znamo, tak czyści fanouszki, moc Wam nie wierzy. Także dajcie to jest jakieś uciekawanie, to zająć, jest je pro Was jako dobrą wiec, jako Was troszkę pozbudzuje. Tak určitě, že nás to pozbuzuje, ale já vím, my právě chceme naše diváky, ty, co nám nevěří, tak chceme překvapit a udělat jim radost a myslím, že nám bude nějaký pěkný výsledek a budeme se věřit. Znaczy, oczywiście jest to dla nas przyjemne takie zainteresowanie, natomiast jeżeli chodzi o wspomniany brak zaufania, to zrobimy wszystko, żeby ich zaskoczyć pozytywnie i żeby im zrobić przyjemną niespodziankę naszą grą. Jesteście zadowoleni z warunków, jakie są tutaj na stadionie, z murawy, z szatni? Ze spokojnymi z tymi podnikami, które byli zamieszczeniami, się jak na stadionu, w pracy plowa. A hotel, jak ocenia? A jak odnieść to hotel? Hotel taki, jak nie musimy się nie stężować, ale ja. Znaczy, naprawdę nie ma powodu, żeby się na coś uskarżać, jesteśmy zadowoleni. Dzisiaj trener odwołał trening popołudniowy, wieczorny, jest wolne dla piłkarzy, co zamierzacie robić? Dneska. Rozumiem, że mam odpoczynek. Jakie pytanie? Będziemy odpoczynek. A których z polskich piłkarzy najbardziej się boicie, albo który pan kojarzy, pamięta? A który z polskich jako futbolisty, jako graczu, nie podlewa się o nazwę jako prostu najniebezpieczniejszy, albo kto zna, albo jak ma tych nazwę?
Jako z těch současných. Současných, já myslím, že s tím mám přijde hrát. To určitě ta dvojice z Dortmundu, Lewandowski, Blažikovský. Myslím si, že vyhráli německý titul, takže určitě jsou v pohodě. A vlastně ten Dortmund dotáhli k tomu titulu, takže myslím si, že asi lidi rozhodně vyšší nebezpečí. Czyli ja myślę, że największe niebezpieczeństwo grozi ze strony no, z Polonii Dortmund, jak to się mówi, to znaczy dlatego, że oni z Dortmundu, prawda, z Borussią uzyskali mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, także myślę, że ci gracze są tacy najniebezpieczniejsi. Czy czeską drużynę stać na takie niespodzianki jak w 2008 albo 1996 roku? Jeśli musi być za tak przekwapienie. 2004, no, 2006. Tak, rádi bychom nějaký takové překvapení udělali, ale nejdřív pro nás první cíl, nebo první krok je postoupit ze skupiny a pak se uvidí. To znaczy na pewno byśmy chętnie takie zaskoczenie, taką niespodziankę zrobili, ale pierwszym krokiem w tym kierunku jest wyjście z grupy. To jest nasze podstawowe zadanie. A potem będziemy się zastanawiali, co zrobimy dalej. Czy zawodnicy już się spodziewają, jaki skład wyjdzie na mecz ze zespołem rosyjskim? Tak jak przedstawił, jak to złożyli, gdyby to grał ten trener za nas. To są myślę, ta trenera jest ma. Pytanie do trenera. A spodziewasz się, że znajdziesz się w tej pierwszej jedenastce? Myślisz, że byłeś w tej pierwszej jedenastce? Ja asi nie. Ale jestem ta trenera. Trudno powiedzieć, no, to trener decyduje. A rozmawialiście w szatni w tym meczu z Węgrami Jordanem, że to takie może być dobre proroctwo, bo Petr Cech mówił, że w tym właśnie 2004 roku tą generalną próbę z Japonią też przegrali 0-1, a potem było bardzo dobrze. Petr Cech znikał troszkę, że gdzieś ten nieszczęsny zapas zmagał z tej prohranej, tak Petr Cech znikał, że z Japonską to taki właśnie ten generał prohrali, a pak to wypadło równie dobrze. Tak byłoby to dobrze, gdyby ta historia opakowała. Uvidíme, jestli nám ten zápas, co jsme teď prohráli v Praze, jestli nám to pomůže. Samozřejmě, že bylo by lepší prohrát s těma Maďarskem a vyhrát pak v pátek, ale říkám, to uvidíme až v pátek, jestli nám ten zápas s tím Maďarskem takhle pomůže. Čiže życzyłbym sobie, żeby historia się powtórzyła oczywiście, ale dopiero czas pokaże, czy ten mecz z Węgrami rzeczywiście nam dobrze zrobi, czy nie i na ile. Także zobaczymy.